Swój program wyborczy przedstawił dziś Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, który zabiega o reelekcję. Jak powiedział, proponuje wyborcom rzeczowy, realny i kompleksowy plan na najbliższe 4 lata. Program obejmuje zbiór założeń i propozycji zawartych w 8 punktach, których realizacja ma wpłynąć na dynamiczny rozwój miasta i spełnić oczekiwania mieszkańców. Realność programu, co zaznacza włodarz, jest oparta na doświadczeniu oraz na możliwościach i szansach, jakie stoją przed miastem. Renkiewicz chce, aby Suwałki pełniły rolę stolicy Suwalszczyzny, rozwijały przedsiębiorczość, pozwalały na obywatelską aktywność, były miastem przyjaznym i opiekuńczym. Program zawiera zadania z zakresu oświaty, sportu, kultury i listę miejskich inwestycji. Wśród nich jest m.in. przebudowa ulicy Sejneńskiej wraz z tunelem pod torami PKP, budowa lokalnego lotniska, budowa nowej ulicy pomiędzy terenem jednostki wojskowej i aresztem śledczym oraz odwrócenie miasta od rzeki poprzez budowę nowych terenów rekreacyjnych nad Czarną Hańczą. Włodarz obiecuje też, że dopilnuje budowy obwodnicy Suwałk. Bardzo szeroko podchodzę do funkcjonowania miasta, do wszystkich jego obszarów i nie mogę traktować wybiórczo, hasłowo. I merytoryczność tego programu, jego kompleksowość świadczy o tym, że to jest pomysł dla Suwałk, to jest pomysł na najbliższą perspektywę 4-letnią. I mam nadzieję, że każdy w tym moim programie znajdzie coś dla siebie. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, że ja poprzez tą kompleksowość też doszedłem do takich wniosków, że ja nie mogę pominąć ważnych elementów funkcjonowania miasta, a tych elementów jest naprawdę bez liku i tutaj chciałbym powiedzieć, że ten program jest realistyczny do wykonania. To nie są jakieś odlotowe pomysły z sufitu, to są rzeczy, które jesteśmy w stanie w najbliższych 4 latach wykonać. I również, oczywiście, jak mówię o wykonaniu, to finansowaniu, utrzymaniu później tego wszystkiego, co powstanie. Renkiewicz przyznaje, że wśród jego wyborczych deklaracji nie ma żadnych odlotowych oraz nierealnych. Jak mówi, stawia na praktyczne rozwiązania i działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Nie, tutaj nie ma jakichś tam odlotowych pomysłów, tak jak powiedziałem. Ja jestem bardzo człowiekiem praktycznym, takim, a wobec tego to są naprawdę sprawy, które powinny być załatwione w ciągu najbliższych 4 lat. A wiem doskonale, że poprzez opieranie rozwoju gospodarczego na mocnej gospodarce jest kluczem do sukcesu tego miasta i stąd ten program wspierania przedsiębiorczości, stąd te jakieś ulgi, jak będą miejsca pracy, jak będzie ta przestrzeń taka miejska do wypoczynku, do rekreacji dla naszych mieszkańców, dla turystów i również dla inwestorów przyjazna, to myślę, że to miasto nabierze takiego większego znaczenia nawet i w regionie i tutaj ten nasz walor właśnie wynikający z tego, że kiedyś byliśmy stolicą województwa, jest również w moim programie podkreślony. My nadal chcemy być stolicą tego subregionu, podregionu suwalskiego, bo mamy ku temu wszelkie możliwości.